Chłopca Brązka dla gości. Autorem tego trafienia grający z numerem 8 Dawid Pozak. Wigry przegrywają z Wisłą Puławy 0-4. Witamy na konferencji prasowej Wigry Wisła 0-4. Są z nami trenerzy Jacek Magnuszewski, Donat Zwencewicius. I prosimy na początek o podsumowanie trenera gości. Zagraliśmy dzisiaj najlepsze spotkanie w tej rundzie. Drużyna zrealizowała perfekcyjnie założenia. Widzieliśmy jak grają Wigry. Udało nam się zmontować dobrą taktykę. Ale taktyka czasami to za mało, jeszcze kwestia realizacji. Dzisiaj moi zawodnicy pokazali na boisku wzorową organizację gry w obronie. Mądre kontrataki, po których padały bramki. I te bramki ułożyły mecz w pierwszej połowie. Mimo że pyszną przewagę miał przeciwnik, myśmy stwarzali sytuację. Mogliśmy zdobyć jeszcze co najmniej dwie bramki. Ale te bramki ułożyły mecz i na drugą połowę wyszliśmy trochę cofnięci. Staraliśmy się przetrzymać pierwsze 15-20 minut, później dobić przeciwnika, no i udało nam się. Ale mimo wysokiej porażki uważam, że przeciwnik to solidna drużyna. Na pewno zdarzyła się wpadka, tak jak nam z Zambrowem. Taka jest piłka, czasami takie rzeczy się zdarzają. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem zachowania kibiców w dzisiejszym meczu, bo zespół przegrał wysoko, a kibice zachowali się naprawdę bardzo fajnie. Inna sytuacja z Puławą, kiedy my przegrywamy, lecą różne epitety ze strony kibiców. Także trzeba przyjechać tutaj na mecz i zobaczyć, jak powinno wyglądać widowisko piłkarskie. Dziękuję bardzo. Wstyd i nie miałem, pierwszy raz tak się zdarzyło w mojej trenerskiej karierze i piłkarskiej karierze, nigdzie nie przegrywałem u siebie, szczególnie 4-0. I słabo, bardzo słabo zagraliśmy ten mecz i to wszystko w głowach zawodników już zagraliśmy paru dobrych meczów. Szczególnie przed ostatnim mecz w Lublinie. I na pewno już niektórzy pomyśleli, że te zwycięstwa trzeba tylko wyjść na boisko, pochodzić i wygramy. Mówię dlatego, że nikt nie zapomina grać w piłkę przez tydzień, tylko wszystko w głowach zawodników i naprawdę trudno mi coś komentować. Chcę przeprosić kibiców za tą porażkę i wielkie brawo dla Wisły Puławy i jeszcze raz gratuluję trenerowi. Czy są pytania? To jest, proszę Państwa, koniec tego spotkania. Uprzejmie Państwa proszę się nie zniechęcać do przychodzenia na Stadion Miejski przy ulicy Zarzecze. Dzisiaj piłkarze Wigier coś nie poniosło, a goście zasłużenie wygrywają i to aż 4-0. Teraz to Wisła Puławy będzie wyżej w tabeli. Gratulujemy Wiśle i życzymy sukcesów w kolejnych spotkaniach. Kolejne dwa gole dołożył Konrad Nowak. 32 i 50 minuta tego meczu. Przypomnę, że to najskuteczniejszy piłkarz naszej grupy drugiej ligi.